Hejka wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Ja mam na imię Zuzia, a wy zwędrowaliście na kanał ZU. Jak na pewno wszyscy wiecie, zaczęły się wakacje, trwają one już jakiś czas, a wakacje to dla większości z nas duża ilość wolnego czasu. Jestem pewna, że niektórzy z was, tak jak ja, kochają seriale. Ja po prostu uwielbiam oglądać seriale, jestem serial maniaczką i mam już kilkanaście seriali obejrzanych na swoim koncie. A w dzisiejszym filmiku opowiem wam o 7 serialach, które naprawdę warto obejrzeć te wakacje. Także już bez przedłużania, zaczynajmy. Pierwszy serial, o którym chcę powiedzieć, to Green House Academy. Jest to dosyć krótki serial, ma 2 sezony po 12 odcinków, a każdy odcinek trwa około pół godziny. Jest również już potwierdzone, że będzie 3 sezon, aczkolwiek nie wiadomo jeszcze kiedy. Serial zaczyna się tym, że Hailey i Alex, rodzeństwo, przyjeżdżają do takiej elitarnej szkoły, właśnie tej tytułowej Greenhouse Academy. Tam zostają rozdzieleni do 2 grup. Alex idzie do jednej i Hailey do drugiej. Te grupy toczą między sobą dosyć zaciekłą rywalizację, aczkolwiek te grupy muszą się połączyć, kiedy zaczynają odkrywać tajemnice związane ze śmiercią matki Hailey i Alexa. Okazuje się, że ta elitarna szkoła wcale nie jest taka bezpieczna, jaka się wydawała. A dlaczego? Zobaczycie to w serialu. Nie chcę wam tutaj spoilerować, aczkolwiek serial jest naprawdę świetnie zrobiony. Ma motywy romansów, motywy zagadki, motywy trochę takiego dramatyzmu, kryminału. Serial jest naprawdę krótki, do tego akcja dzieje się dość szybko i jest bardzo wciągająca, dlatego ten serial ogląda się w 2 dni i są to bardzo przyjemne 2 dni z serialem. Przepraszam, że bez początek w filmiku było tak jakby trochę ciemno, ale po prostu coś namieszało w ustawieniach aparatu, tego nie zauważyłam, ale to jest wszystko jak powinno być, także idziemy do drugiego serialu. Drugim serialem jest Once Upon a Time. Jest to już serial troszeczkę dłuższy, ponieważ ma on 7 sezonów po około 20 odcinków, każdy odcinek po około 40 minut. Także trochę tego jest. Ja go osobiście oglądałam bardzo długo, ale oglądałam go podczas roku szkolnego, także myślę, że w wakacje powinno wam pójść znacznie szybciej. Nie zraźcie się tą babułą, ponieważ na początek ona wydaje się troszeczkę dziecinna, aczkolwiek jest to naprawdę świetny serial. A serial polega na tym, że na bohaterach znanych nam bardzo dobrze bajek, na przykład na Królewnie Śnieżce czy Księciu z bajki, zostaje rzucona klątwa. Ta klątwa sprawia, że zamieszkują oni w zwykłym świecie, w zwykłym miasteczku Storybrooke i nie pamiętają, kim oni są tak naprawdę, czyli nie pamiętają swojego bajkowego życia. Okazuje się, że tą klątwę może złamać tylko i wyłącznie jedna osoba, czyli córka Śnieżki, Emma. Oczywiście to, co wam teraz powiedziałam, nie ciągnie się przez 7 sezonów. Pojawiają się nowe problemy, nowe klątwy, ale nie będę wam mówić tutaj nic więcej, ponieważ musiałabym wtedy powiedzieć kilka spoilerów, a tego nie chcę zrobić. Serial jest naprawdę wciągający, szczególnie pierwsze sezony. Pod koniec ostatnie 2 sezony są już troszeczkę nudniejsze, ale ja na przykład nie lubię tak kończyć serialu po kilku sezonach, dlatego ja na przykład obejrzałam wszystko i nie żałuję, nie czuję, żeby to był jakiś stracony czas. Kolejny serial, który jest chyba jednym z najlepszych seriali, które kiedykolwiek obejrzałam, to Dom z Papieru. Dom z Papieru ma 2 sezony, sezon pierwszy ma 13 odcinków, sezon drugi tylko 9. Jest już wiadomo, że będzie 3 sezon i będzie on 19 lipca, także już bardzo niedługo, już nie mogę się doczekać, po prostu czekam na ten 3 sezon, odkąd skończyłam drugi. Także polecam go wam zacząć tak za 2 tygodnie, zależy w jakim tempie oglądacie seriale, żebyście nie musieli czekać na ten 3 sezon, tylko żebyście od razu go mieli. Odcinki są dosyć długie, ponieważ zazwyczaj mają po godzinie, nawet czasem trochę więcej niż godzina, 50 minut i tak dalej. Ja osobiście nie przepadam za serialami, które mają odcinki dłuższe niż 40 minut, ale powiem wam, że ten serial jest wyjątkiem. Jak usłyszałam, o czym jest ten serial, uznałam, że nie, to nie może być dobre. Opowiada on bowiem o grupce 8 osób, którzy wkroczyli na hiszpańską Menicę, bo jest to serial hiszpański, tak by the way. Jest to napad planowany przez naprawdę genialnego profesora, który nie wszedł z nimi do tej Menicy, ale wszystko nadzorował z zewnątrz.
Do tego, jak ta grupka przestępców tam tak wtargnęła, oczywiście byli tam ludzie, na przykład pracownicy albo akurat wtedy wycieczka szkolna. Wszyscy ci ludzie zostają wzięci ze zakładników. Oczywiście tym napadem zajmuje się policja. Między innymi profesor, który właśnie pomaga im z zewnątrz, negocjuje z tą policją. Ogólnie gdzieś tam mnóstwo rzeczy, są też na przykład motywy romantyczne. Ten serial zaskakuje z każdym krokiem, jest on też w niektórych momentach dosyć smutny, ja płakałam na nim kilka razy. Aczkolwiek uwierzcie mi na słowo, chcecie obejrzeć ten serial, naprawdę chcecie obejrzeć ten serial. Kolejnym serialem jest Lucifer. Lucifer ma 4 sezony, w których odcinki są bardzo różne. Aż sobie zapisałam. Bo uwaga, sezon pierwszy ma 13 odcinków, sezon drugi 18, sezon trzeci 26, a sezon czwarty 10. Również jest potwierdzone, że będzie kolejny sezon, aczkolwiek nadal nie wiadomo kiedy. Serial polega na tym, że Lucifer, czyli właśnie diabeł, robi sobie wakacje, robi sobie urlop od swojej ciężkiej pracy w piekle i przychodzi na ziemię, do Los Angeles. Tam jest właścicielem klubu nocnego, ale po jakimś czasie poznaje on pewną panią detektyw i zaczyna z nią pracować nad różnymi policyjnymi sprawami. Jako, że jest on naprawdę dobry w karaniu złych ludzi, rozwiązują razem z panią detektyw mnóstwo morderstw. No ale diabeł żyjący na ziemi to nie może obejść się bez żadnych komplikacji. W tym serialu są właśnie m.in. pokazane te komplikacje, które spotyka na swojej drodze Lucifer. Powiem wam, że jeden z powodów, dla którego musicie obejrzeć ten serial, to aktor grający Lucifera, czyli głównego bohatera. To jest chyba najlepiej dobrany aktor do tej roli, naprawdę. Aczkolwiek fabuła serialu jest cudowna sama w sobie, także dlatego też powinniście obejrzeć ten serial. Kolejnym serialem, który mam wam do polecenia, jest Brooklyn 99, czy tam Brooklyn 99, nigdy nie wiem, czy powinnam to czytać 99 czy 99, no ale nieważne. Na Netflixie nie ma wszystkich sezonów tego serialu, co mnie bardzo boli, ponieważ odkąd mam Netflixa, strasznie nie lubię szukać na innych stronkach właśnie serialu. Także na razie obejrzałam tylko 4 sezony, które właśnie są na Netflixie. One mają po około 20 odcinków. Każdy odcinek ma około 20 minut. Jest to serial o naprawdę luźnej tematyce. Opowiada on o posterunku, który jest właśnie na Brooklynie, który nazywa się Brooklyn 99. Ten serial jest po prostu cudowny przez postacie, które tam są. Każda postać ma swój charakter, który jest bardzo wyrazisty. I jak dla mnie jest to cudowny, luźny serial. Śmieszny, ma motywy miłości, krótki. I też mam takie motywy kryminału, ponieważ jest tam tak troszeczkę opisane, jak oni rozwiązują te wszystkie zagadki kryminalne. Oczywiście wiadomo, że w prawdziwym życiu nie jest identycznie, ale i tak. Ja po prostu tak się uśmiałam przy oglądaniu tego serialu, naprawdę. Ubóstwiam ten serial i postacie grające w nim całym serduszkiem. I wam go bardzo, bardzo polecam. Kolejnym serialem jest nowy serial, który dosyć niedawno wyszedł, czyli Trinkets. Nie wiem, jak to się czyta, przepraszam. Ten serial ma jeden sezon, który ma 10 odcinków, każdy po około pół godziny, także jest to też bardzo króciutki serial. Opowiada on o 3 dziewczynach, które poznały się przez ich wspólną pasję, czyli kradzieże sklepowe. Po angielsku jest to shoplifting. Nie do końca wiem, czy jest jakieś takie konkretne słowo na to, po polsku, ale właśnie chodzi o takie jakby drobne kradzieże sklepowe, typu jakieś jedzenie. I też nie chodzi tutaj o to, że one kradną dlatego, że nie mają tego w domu, tylko kradną dlatego, że sprawia im to przyjemność. Poznają się na takiej ala terapii właśnie dla takich osób. Poznają nowych ludzi, mają romanse i tak dalej, i tak dalej. Też te 3 dziewczyny są naprawdę fajnymi postaciami. Ja zazwyczaj oglądając serial muszę jeszcze robić coś tam na telefonie, coś tam pisać, coś, bo po prostu tak mi jest najlepiej oglądać serial, tak mi jest najprzyjemniej. A przy tym serialu nie musiałam tego robić. Po prostu on jest bardzo wciągający i nie nudzi wam się, ponieważ nie jest tak, że akcja jest bardzo jakoś przeciągnięta, co jest ogromnym plusem. Ostatnim serialem, który jest serialem idealnym dla całych rodzin, też jest takim bardzo luźnym serialem, jest to Atypowy. Jest to serial też bardzo króciutki. Pierwszy sezon ma 8 odcinków, drugi ma 10 odcinków i każdy odcinek waha się coś między 30 minut a 40. Głównym bohaterem, który jest powodem nazwy tego serialu, jest chłopak. Ma on 18 lat i jest z autyzmem.
Myślę, że mało osób orientuje się w tym, jak czują się osoby z autyzmem. Ten serial naprawdę przyjemnie się ogląda, a do tego dowiadujemy się trochę o tym, jakie komplikacje czekają na drodze osób z autyzmem. Też co mi się podoba w tym serialu, że on ma naprawdę dużo wątków. Jest na przykład siostra tego chłopaka z autyzmem, która również ma swoją historię i która również ma swoje problemy. Są rodzice tego chłopaka, których historie też są pokazane w tym serialu. Naprawdę nie wiem jakoś, co jeszcze mogę o tym serialu powiedzieć. Po prostu obejrzyjcie, bo warto. A więc to by było na tyle w tym filmiku. Jeżeli oglądaliście któryś z tych seriali, które tutaj wymieniłam, to napiszcie koniecznie w komentarzu, jak wam się podobały. A jeżeli filmik wam się podobał, to oczywiście nie zapomnijcie o łapeczce w górę, o subskrypcji i o jakimś komentarzu, bo to naprawdę, naprawdę motywuje mnie do dalszego nagrywania. No i do zobaczenia, mam nadzieję, za niedługo. Pa, pa!